Siemanie, to jest Pepetem Games. Witam was, nie moim gospodarstwem. Dzisiaj musimy zwalczyć chwasty. My owsiem, proszę państwa, musimy zwalczyć chwasty. Więc dzisiaj akcja opeski. Więc siadamy sobie do 30, bo 30 na bazie opeski chyba mi pasuje. Opeski ma 300, więc no. Jednak lepiej niczego nie zapcinać ciągnika. Chyba odpalamy, nie wiem, tam ile było 8, 7. Na godzinę, w tym stylu, opeski chyba sobie pojedziemy. Opeski kupione, paliwo musiałem kupić. Trochę kasy poszło, ale to nic. Na razie musimy przy tym wszystkim zwalczyć chwasty. W tym owsie tawy, co zrobiłem, dokończyłem tawy. Ogólnie, jak widzicie, tawy są pokoszone. Do tego muszę po opeskach już sobie jeszcze jechać zrobić żyto pościnać sobie i będzie elegancko, ponieważ będę chciał zrobić sobie żyto razem z trawą w prezmę. Taki jest zamysł w tym sezonie, spróbować czegoś innego i zmieszać sobie jedno z drugim. Zmieszać jedno z drugim i wtedy będę widział, czy ma to jakiś większy sens. Czy będzie lepsza jakość tego pożywienia dla naszych bydlaków. Naszej zwierzyny, o przepraszam, bo by nie było, tak brzydko mówię. Na naszej zwierzyny hodowlanej. Ale przy pryzmie to nie wiem, czy będziemy go pyskać, ponieważ no, boję się troszeczkę, żeby tu czegoś tu może nie namykło. Chociaż z drugiej strony ja tutaj tego jedzenia, znaczy inny typ pyzmy nie mam ogarniętej, nie mam otworzonej, więc może nic się nie stanie. Tu nie nigdzie może zostanie nieopyskany, no, ale takie było takie tego interesu. Więc trzeba tylko tak zrobić, cyk. Wyłączyć, wersik sobie wziąć, wersik wsteczny bieg włączyć i można sobie tylko, musicie wybaczyć, bo on się muszę grać sobie tylko na sterze, na kamerze zewnętrzne, bo nie widzę po prostu tych mastów, czy stosunkowo są niskie, więc na chwileczkę muszę patrzeć sobie mniej więcej tak jak teraz, by wiedzieć, czy one są opyskane, bo no, widzę, że tak chyba bardziej sobie mogę jechać i opyskać, znaczy tak wypyskać, zobaczyć jak to wyjdzie finalnie. Z tym wszystkim miała być dzisiaj akcja obornik, ale przecież stwierdziłem, że jednak to nie będzie mi pasowało pod odcinek, bo tam trzeba też zgrabować, więc musiałem zrobić sobie grabowanie sobie poza odcinkiem, żeby to porobić. No powiem szczerze, trochę do roboty jest, no chcę jednak obornik zrobić też na odcinku, żeby nie było, więc no wiecie, pod opryzmę tam wywoziłem, ten obornik wywoziłem, żeby po prostu już mieć tutaj z głowy, ten obornik tam był po kukurydzy dany pod soję właśnie, bo teraz trzeba się też ogarnąć sobie, że tam się wysoi. Wiesz, to jest wiadome, bo to tam przecież to wszystko ogarniałem. To pole. Ogólnie starałem się teraz nad więcej niż żaby do łąki, ale powiem szczerze, nawet nie miałem dzisiaj czasu, żeby sprawdzić jakąś możliwą łąkę do dzierżawy czy coś w tym stylu, tylko po prostu zobaczymy, czy ta jedna łąka, którą mam teraz aktualnie, wystarczy mi, czy mi nie starczy, będę się martwił później pod tym względem, bo ciekawy z jednej strony, bo tych pyzm ogólnie mam dużo, a zobaczyłem w sumie, jeśli co do czego, to mogę samą kiszonką też karmić, więc myślę, że tak źle nie będzie w tym sezonie. Wiem, że jedziemy trochę na bogato w tym sezonie, ale no nic nie da się ukryć, że jednak trzeba trochę będzie pokombinować pod tym względem. A teraz mi trochę jeszcze troszeczkę widać te chwasty, jak tutaj mniej więcej są. No bo tak, ja sobie to później do ogarnia pewnie poza tym. Tam tylko jedynie będę mógł sobie ten zasłonku zrobić przy woli, no bo tam będzie troszeczkę lipa. Ja opyski macaro nie zmieści, więc trzeba coś będzie pomyśleć. Ogólnie ten opyskiwacz fajny jest, ale strasznie mały. Ja sobie, tak sobie myślałem, żeby go wymienić, ale z drugiej strony mnie kuźwa. Ja tak człowiek dużo tych opysków nie robi, żebym musiał teraz wymieniać opyskiwacz. Więc opyskiwacz jeszcze pewnie zostanie, dopóki 30 sobie jest. Ale 30 jeszcze chwilę będzie, dopóki paszowozy nie wymienię.
dziwnie to brzmi, paszał skupiony od sezon temu, a ja już bym chciał go wymieniać. Ale powiem szczerze, jakieś bugi teraz powychodziły. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy aktualizacja ma jakaś wyszła na tego paszowozu. Bo mi wcale nie kręci normalnie tych paszowozów. Muszę studiować z podniesieniem go i tylko wysypywaniem PML na korytarz paszowy. Trochę to sensu nie ma, ale co to, trzeba jakoś tutaj radzić pod tym względem. Taka gra, no już ukojmijcie. A więc... Dajcie, chwyci mi. Tam dobra, taki chwaścik, który tam sobie tam rośnie, już to bez przesady. Ważne, żeby tutaj mniej więcej nie było tych chwastów, to będzie elegancko. No jest trochę tego. W ogóle pole nie jest duże, nic w tym stylu, ale... Co to zrobić? Zobaczymy, czy w ogóle coś będę jeszcze więcej tutaj robił na odcinku. Może nie wiem, czy tnę sobie do 60, może ewentualnie... o Jezu. Trzeba przetrząsarkę, może przetrząsnę na jeszcze tabli. Bo tak naprawdę nie mam pomysłu, nie miałem pomysłu, szczerze mówiąc. Co mam dzisiaj zrobić na odcinku. Tylko i wyłącznie pyski mi przyszły do głowy. W sumie mogłem trochę zmieścić tą prędkość. Może na godzinę, ale z opyskiwaczem też można troszeczkę szybciej jeździć, więc tu nie ma jakiejś tutaj krzywdy. Opysków jako tego dużo nie lubię. Powiedzcie, kuźwa, robić chwastą, bójcie teraz nawet się oś. Tak, a sam zajarzyłem. Ale podejrzewam, że to pewnie ten pukos będzie odrzucony, że tak powiem. Po prostu na obornik pójdzie sobie przeleży, no muszę te chwasty porobić. To trochę jest nie tak porobione jak trzeba, wszystko spontanicznie wychodzi w tym sezonie, no ale muszę coś to kombinować pod tym względem, no nic na to nie poradzę, proszę Państwa. Teraz jakoś można sobie tutaj, no jedziemy, trzeba nie złożyć opryskiwacz i trzeba będzie jechać tankować. Kuźwa, bym czekają, nie wiem, co się dzieje. Mam nadzieję, że nikt nie przyjechał. No mnie w tym momencie. Dobra, cyk. Zróbmy sobie opyskiwać. Ciach. Cyk. Złożony. Ja szczerze, też myślałem nad dzierżawą. Wziął ziemniaki, ale gdzieś to taka fajna łączka była. No tutaj jest łąka o powierzchni 76 arów. I powiem szczerze, ona by fajnie wyglądała, tylko że widzicie, ona ma braki, że tak powiem. Czyli jak widzicie, no nie ma wapna, znalezienie jest 50%, chociaż to jeszcze nie jest tak źle pod tym względem, bo jeszcze można było to przeorać i coś jeszcze stworzyć z tego, ale powiem szczerze, no jest ciężko pod tym względem, żeby z tego gospodarstwa na razie jakieś tam trawy robić. Rzepaczek też fajnie tutaj kwitnie, znaczy kwitnie, jeszcze nie kwitnie, jeszcze tak ładnie sobie rośnie. Jest dość tak bujny, tak? Fajnie wygląda. Tego złowa nie mogę powiedzieć pod tym względem. Owies też w sumie nie wiem. Owies to nie wiem, czy ładałem, czy nie ładałem. Pod owies, więc... Trzeba też trzeba nie powiedzieć, żeby opyskać. Coś czuję pod tym względem. A, dobra. Narzutnik mi się pyki. Spadł mi o... Narzutnik, fajnie. Na żółki żegam też w tej. Dobra, byki fajnie rosną. Duże. Widzicie, ile obwodników mają, że się leżą na tym obwodniku. No bo tak to życie. Takiego mojego gospodarowania słabego. Dobra, lecimy, bo nie śpimy, bo to naprawdę nie ma na to czasu. A czemu ja tak pojechałem na lewo? Dobra, to wszystko widna, to w miejsce do widna faktycznie. Muszę chyba sobie tutaj zrobić szczerze taki przejazd, dojazd, bo teraz nie wiem, czy się kuźwa zmieszczę. A, czyska zwinna, kłopot. To się mieści wszędzie, dobra. Trochę rozpiędziel, jeszcze gruba nie odpięty, bo trzeba pogrubować. Czyli inaczej, gruba jest spięty już,
Kasa wystawiona już do przesmarowania. Przygotowana na wszystko. Więc zobaczymy. Teraz tak. Chcę zobaczyć wszystko, czy tutaj już mam przygotowane. Opysk sobie położę tu. Na nawóz płynny leci. Nawóz płynny! Na środek chwastobójczy chciałem. Czekajcie, no to po prostu tak człowiek musi w tej grze nieraz robić. Ja muszę mieć wziąć to i środek chwastobójczy, dobra. Ja chciałem ten środek chwastobójczy wziąć. Tankować najprzód. Z bańki trochę później wody dolać. Dobra. I jeszcze wiadomo, środku doleję sobie, środka doleję sobie właściwie wiadomo z węża. No wiecie, no to jest gra, ja też tam dopiero takie coś sobie wrzuciłem, to od JMZ-a, ten mod, tego nigdy nie sprawdzałem, nigdy na tym nie grałem, więc miejcie na to uwagę. Po prostu chciałem trochę bardziej realnie to jakoś ogarnąć, więc... się zdaje, że realnie, aż to realnie wyszło, no to troszeczkę już jest sprawa inna. Dobra, teraz tak, by się przydało może teraz od tej strony to przerobić. Dobra, już nie będę wychodził, to tam, ja wiadomo, że tego nie tak sam nie składam. Teraz tak, byśmy sobie przyjechali teraz tak, no. Brakuje tak 4 metry tego opysku. Opysku, opyskiwacza, kuźwa, nie opysku. Mi się znowu zbugowało, czy? A jak? Zawsze coś mi się bugować musi. I tak sobie pojedziemy, tak, zawiniemy, no i teraz tak, cofniemy. Zrobimy ten winkel cały. Powolutku będziemy sobie tu wyrabiać wszystko. Już nie było. 8-9 na godzinę, a nie trzeba powoli wrzucać na szozowy, tylko elegancko. Już mi się coś joysticku pokićkało. Lipa trochę. Dobra, teraz sobie wyrobimy tak. W tej prismie. Wiecie, powiem szczerze, nie mam dzisiaj jakoś pomysłu, nie miałem na ten odcinek, bo dwa dni w porach, no to troszeczkę już mnie... Nie tyle, że się zmęczyłem, co po prostu nie miałem czasu, żeby to ogarnąć. Tak teraz myślałem na spontanie coś tu ogarniać. Ale wszystko dobrze. Na pewno wiem, że będziecie mieli odcinek z tego obwodnika zrobiony, pewnie następny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeśli nic mi nie nawali i wszystko będzie szło do tej pory, tak? Więc trochę te roboty będę miał, ale mam nadzieję, że jakoś tutaj sobie wszystko poogarniamy. Tak, znaczniki muszę sobie te powyłączać, bo to mnie te strefy interaktywne denerwują, więc muszę sobie to powyłączać. Po prostu, więc miejcie baczenie na to, bo wiecie, no grać, próbuję grać realnie, no a ty też nie da się tak aż w 100% realnie grać pod tym względem. Dobra, opyskiwać jako tam idzie. Tak powiem, że tego klina tak zwanego tutaj już będzie, raczej nie będzie, bo już majstry będą wchodzić. Miałem tylko tydzień czasu, żeby ogarnąć wszystko w polach. Dwa tygodnie będą wchodzić majstry, więc już mam troszeczkę pod górkę, powiedzmy, pod tym względem. Pewnie tego owca też pewnie mi trochę zniszczą, ale to nic. Ważne, żeby tylko to było zrobione. I ja będę się cieszył, jeśli powstanie to, co ma właśnie powstać, czyli właśnie ten nowy obiekt hodowlany. Wiadomo, nowa obra, czy nowa, zobaczycie zresztą. Obra będzie zrobiona, będzie poganiane wszystko. Powinno być wszystko w miarę fajnie ogarnięte. Myślałem, że nie starczy odcinka, no to powiem szczerze, że praktycznie cały odcinek temu opyskiwaczu i będzie idealnie wychodziło. Ten odcinek. Ja się bardzo z tego cieszę.
Już mam 15 minut odcinka, więc jeszcze za 3-4 minuty trzeba będzie opyskać. Także krótszy odcinek będzie, ale będzie to się nic też nie stanie. Tak, co miałem powiedzieć jeszcze odnośnie tego. Nie wiem, jaka wasza reakcja jest ogólnie z tego wykupu dzierżawy, bo nie widziałem. Ale powiem naprawdę, jestem trochę rozgoryczony pod tym względem, że musiałem wykupywać, spłacać, pieniądze miałem przeznaczyć na obory, musiałem wydać teraz na wykup dzierżawy. Do tego właśnie jeszcze musiałem dobrać kredytu. Tak, w ogóle za kredyt dobierałem, to jest normalnie hit. No ale co zrobić? Idźcie, no projekt grabskiego też człowiek nie przewidzi. Człowiek źle policzył, to może, że widzieliście tak wszystko naocznie, ile ten skoro kosztowało, ile kredytu dobrałem. Wszystko widzieliście, cielaki kupione, więc teraz tylko tak, cieszyć się, bo w przyszłym roku już duże wieki będą sprzedane, więc to hajsu. Mówię, jeszcze ten rok trzeba przetrzymać pod tym względem. A później to już wiecie, będzie powoli sobie to szło. Trzeba będzie jakoś mniej więcej sobie to rozbić, te pieniądze na te 12 miesięcy. A czemu na 12 miesięcy? No bo tak mniej więcej, wiadomo, chyba się 24 miesiące, tak? Średnio biki. Ale na czas zmienić to na 12 miesięcy. Z tego powodu, po prostu, żeby ta płynność finansowa mi nie zanikła. Wiadomo, mleko będzie, ale kredyt też będzie. Chociaż podejrzewam, że pierwsze dwa rzuty teraz to będą raczej na spłacenie definitywnych kredytów, chociaż teraz kredyty mi schodzą z tego co patrzyłem, jak brałem kredyt na właśnie na tej ziemi, no to wychodziło mi chyba jeszcze 8 i 6 miesięcy, więc po roku jeszcze mam skład ściągnika i we wrześniu mam chyba spłatę ostatnią z gospodarstwa, więc tutaj już mam, będę już miał ten plusik, tak? Więc ten 3 lata, które wziąłem na tą ziemię, to mi się też nie zdaje, nie jest to złym pomysłem. Wiadomo, później co do czego to stówka pójdzie sobie na kredyt, jeszcze zostanie rozdysponowana mądrze, na zakup pól, czy po prostu na utrzymanie gospodarstwa, tak? Bo to też trzeba mieć na uwadze, że trzeba to jednak też utrzymywać, tak? Mimo wszystko, że tak. Farmik tego no, nie uznaje, że można powiedzieć, nie uznaje życia codziennego, czyli typu koszty maszyn, znaczy koszty maszyn to jakoś tam liczy swoje, ale chodzi mi bardziej o znaczy codziennie, czy o jedzenie, o pranie, o gotowanie i tak dalej, taka otoczka, tak? Więc to też trzeba liczyć. Wiecie, jakieś niespodziewane jakieś wydatki typu, nie wiem, zepsuje się pralka, zepsuje się telewizor. Wiadomo, telewizor też trzeba obejrzeć, czy komputer, czy laptop, tablet, telefon. Tylko trzeba mieć na uwadze. Trzeba mieć płacenie telefonów, płacenie internetu, płacenie, nie wiem, składek zdrowotnych, krusowskich i tak dalej. A więc to trzeba tak raz pomyśleć, wiadomo, to są dotycznie niskie pieniądze, to są małe pieniądze, ale to są pieniądze, które też muszę powoli chyba w to zacząć wdrażać, bo miał być realnie i chyba tak trzeba to zrobić. A więc teraz z tego co ja pamiętam, co ja opłacałem teraz kurs, będę musiał zapłacić 660 zł jeszcze kursu. I to jeszcze dzisiaj przy was sobie, żebyście mieli taki odcinek właśnie, że zapłaciłem. Jeszcze jest 660 zł spłatki krosowskiej właśnie do powiedzmy blikiem zrobione, więc no myślę, że będzie dobrze i będzie ideolo. Jeszcze jeden przejazd został, a jeszcze nam opysku zbrakło, no powiedzmy, może do końca dojadę i to będzie pewnie wszystko, jak nie wszystko mi starczy, jedna bańka wystarczyła tego opisku. No dobra, nic się nie stanie, zostanie na kukurydę, pewnie nie na kukurydze. Tak, na kukurydze pewnie zostanie, bo trzeba będzie raczej kukurydzę też sobie elegancko łopeskać. Dobra, co miałem powiedzieć? No tak jak powiedziałem, musimy płacić składkę kusowską, czyli opłata chyba jest działalnego swojego. 660 zł
rata, a nie chyba rata, składka, dlatego powiedzmy telefon, telefony i internet wychodzi 200 zł i do tego prąd teraz był w marcu, no ale podciągnijmy to, to było jakieś 1200 zł, czyli mamy ile? 600, 1900 w przybliżeniu, 2, dwójkę musimy sobie odjąć powiedzmy, 2000 musimy mieć na to właśnie bieżące składki oczywiście, tak? Takie wydatki. Nie oszukujmy się, bo farming farmingiem, ale jeśli ktoś chce naprawdę fajnie grać, realnie to musi też takie mieć, że tak to powiem, realia spełnić, które są teraz właśnie przeze mnie realizowane, czyli składka zdrowotna i podstawowe, powiedzmy telefon, internet i jeszcze tam jakieś pierdółki, które w późniejszym czasie właśnie będą właśnie typu prąd i tak dalej. Więc dobra, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.